Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci o czterech typach kobiet, które niezwykle denerwują facetów i które powodują, że faceci ciągle mają jakiś niesmak, są poddenerwowani, często porzucają różnego rodzaju relacje, no i potem zostają sami, tak, albo przeinwestowują. To są te kluczowe cechy, które często następują u facetów, jeśli poznają jedną z tych dziewczyn, o których dzisiaj powiem. Więc pierwszy typ dziewczyny to jest dziewczyna, która jest księżniczką. To jest dziewczyna, która twierdzi, że wszystko jej się należy, że nic nie musi. Typowy przykład, nawet mi kursant ostatnio opowiadał, dzwoni do dziewczyny, powiedział jej, że on znalazł fajny apartament gdzieś tam w górach, jakąś tam bacówkę, a dziewczyna do niego, a co mnie to obchodzi? Ja nawet nie mam butów, żebym poszła w góry. Czyli cały czas różnego rodzaju dąsy, pretensje, że jej się nie chce, że to ty się masz starać, a ona jest księżniczką, na którą musisz zarabiać i którą musisz utrzymywać. Tak to zazwyczaj wygląda, chociaż nie zawsze ten aspekt materialny jest aż tak widoczny, bo są dziewczyny, które są z bogatych domów, mają te pieniądze. Natomiast nastawienie do facetów pozostaje niezmienne. Ty się masz starać, ty masz tutaj proponować jej różnego rodzaju rozrywki, a łaskawa pani się zgodzi i być może przytaknie, być może powie ci, że jedziemy, a być może nie. No gorzej, jak ty masz zaplanowany urlop, wiadomo, się wtedy wkurzysz, masz wolny tydzień, a jej się nie chce, albo ma innego rodzaju tej fochy czy dąsy. Co jest ciekawe odnośnie księżniczek, to są kobiety, które często nie dają dużo od siebie, są zamknięte emocjonalnie, niejednokrotnie miały też bogate życie, jeśli chodzi o facetów. I poznając taką dziewczynę, ona zawsze jest skupiona na sobie, na swoich potrzebach, na tym, że jej zabrakło kremu do twarzy, czy na tym, że nie kupiła sobie nowej kurtki, czy tam skarpetek w kształcie pomarańczy. A mówiąc poważnie, są to kobiety bardzo egoistyczne i nastawione po prostu tylko na siebie. Nie potrafią budować relacji, nie potrafią dużo dawać od siebie i to właśnie powoduje, że nie mogą znaleźć partnera, nie są szczęśliwe, bo ich nastawienie jest nie takie, jak być powinno. Także jak trafisz na księżniczkę, uważaj, bo to będzie bardzo typowe na początku, że ona będzie niedostępna, nie będzie pisała podczas tych pierwszych tygodni spotkań, będzie oczekiwała, że to ty masz się starać, że to jest rola faceta, że facet powinien wszystko tutaj organizować, dużo więcej od siebie dawać. Kolejny typ dziewczyny. To są dziewczyny niezdecydowane. Czyli jak trafiasz na dziewczynę, która ciągle nie wie, czy będzie miała czas, często padają teksty typu ja dużo pracuję, ja się uczę na studiach, ja mam tutaj jakieś egzaminy, załatwienia, to będziesz słyszał tego typu komentarze. Ja nie mam czasu, nie wiem, czy w niedzielę się z tobą spotkam, nic ci nie obiecam. I to są w wielu sytuacjach kobiety, które też doprowadzają facetów do szału, no bo nie możesz skoncentrować się na spotkaniu z tą dziewczyną, nie możesz nic zaplanować, cały czas te same odpowiedzi, dylematy, czy tu się z nią spotkasz, czy nie. I oczywiście ty się niepotrzebnie denerwujesz, a dziewczyna nie wie, o co ci chodzi, obraca kota ogonem, mówi, że powinieneś tutaj być bardziej cierpliwy, czy coś tego typu. Suma summarum, i tak często taka kobieta się z tobą nie spotka. Jak się spotka, to potem jest niepewna, nie wie, czy w ogóle chce relacji. Też tego typu kobiety w wielu sytuacjach mówią, no ja nie wiem, czy ja bym chciała związku, nie wiem, czy jesteś facetem dla mnie odpowiednim. Nie są pewne przy na przykład pocałunku, że tego chcą. Nie są pewne, czy prowadzić z tobą relacje, bo w sumie ona niedawno zerwała kontakty z byłym. Także niepewność kobiety naprawdę wkurza faceta, ale co ciekawe, też powoduje ten toksyczny mechanizm, tak, że facet się zakochuje, więc jak trafiasz na taką dziewczynę, to ty wcale nie zakochasz się prawdziwie, tylko raczej te negatywne emocje, które ona w tobie wywołuje, spowodują, że będziesz chciał w to się angażować bardziej i bardziej. A jak to się skończy, to mówiłem też już kiedyś, także uważaj na to, bo takie kobiety bardzo łatwo cię zaangażują w relacje i w rzeczywistości ty tutaj nie zakochasz się w prawdziwy sposób, tylko będziesz często cierpiał, tak? No i kolejny typ dziewczyn, który jest, przynajmniej dla mnie zawsze był irytujący, to są przemądrzałe kobiety, to są takie kobiety, które udają takie intelektualistki, panie polonistki, często wyrażają się kwiecistym językiem. To może być dziewczyna, która studiuje prawo, jest na jakimś tam kierunku takim trudnym, żeby się dostać na studiach. One często mają tego typu teksty, tak, że wszystko wiedzą najlepiej, na wszystkim się najlepiej zna. Ona cię od razu chce ustawiać, pouczać, co ty powinieneś w życiu robić, jakie powinieneś mieć nastawienie do wszystkiego, do pracy.
Co jest ciekawe, taka kobieta często ci tego nie powie na pierwszym spotkaniu, tylko gdzieś tam w sytuacji z koleżanką ci obgada, dopiero potem zobaczy jej prawdziwą twarz, jaka ona jest naprawdę, jakie ma podejście, jaka to jest przemądrzała, jak wszystko wie najlepiej. I to jest prawdziwy problem, jeśli trafisz na taką dziewczynę w dorosłym życiu i potem stworzysz związek, nie wiem, małżeństwo, to już będzie z tą dziewczyną, no to w wielu sytuacjach ona ci wszystko będzie narzucać, tak? Co ty masz robić, gdzie ty masz mieszkać i praktycznie tracisz poprzez to swoją wolność i to, że jakieś tutaj też poczucie męskości tracisz, zostajesz pantoflem, który żyje według reguł, które ustala ci kobieta. Oczywiście nie wszystkie kobiety takie są, ale właśnie te tutaj przeintelektualizowane dziewczyny w znacznym stopniu to zauważysz, że ona się z tobą wykłóca na jakieś tematy, być może polityczne na początku, gospodarcze czy światowe, wszystko wie najlepiej, jest oczytana i to bywa naprawdę problematyczne, bo po pierwsze doprowadza do wielu kłótni, a po drugie często takie kobiety będą ci narzucać, co ty masz robić, jak ty masz żyć i to powoduje bardzo wiele kłótni. No i ostatni typ kobiet, który nazwałem ofiary życiowe, dlatego że te kobiety często narzekają, że im się nie wiedzie, że ciągle traci pracę, jest bezrobotna, nic nie potrafi załatwić. Przy najprostszych gdzieś tam decyzjach życiowych czy czynnościach życiowych to ma problemy, bo wstydzi się zadzwonić do mechanika, załatwić jakąś sprawę. To są w bardzo wielu sytuacjach kobiety też niedojrzałe emocjonalnie. I takie kobiety będą dla ciebie problematyczne z wielu względów, tak? Ona często nie potrafi zerwać kontaktów ze swoim byłym, nie potrafi być honorowa, nie potrafi też być zdecydowana i podążać tym kierunkiem, który sobie obrała, tylko może być chwiejna, zerwała z byłym, tu się okazuje, że pisze do tego byłego, jeszcze ci narzeka na spotkaniu, pierze jego brudy, jaki to on był zły, dlaczego się z nim rozstała. Więc tego typu dziewczyny często będą takimi wampirami emocjonalnymi, które wyciągają właśnie od ciebie tą całą energię, radość życia, pozytywne nastawienie. Bo zobacz, ty się spotykasz z taką dziewczyną, masz rewelacyjny humor, tak? Dobrze się bawisz, cieszysz się z tego, że dzisiaj jest piękny dzień, no akurat dzisiaj tam śnieg spadł, ale mniejsza o to. Ale w normalnej sytuacji, załóżmy, że jest wiosna, ty się cieszysz życiem, tak? I taka dziewczyna ci nagle zaczyna narzekać na pracę, na rodzinę, że wszyscy chorzy, że jej były, to był taki zły i tak dalej. Tobie się odechciewa tak naprawdę kontynuować to spotkanie. No chyba, że jesteś najbardziej zdesperowanym facetem gdzieś tam na osiedlu czy w mieście, to wtedy jakiś sens to pewnie dla ciebie ma. Natomiast wielu normalnych facetów nie lubi tego typu kobiet, ponieważ one nie pozwalają ci się cieszyć z życia. Ciągle wymyślają jakieś dramy, problemy, które jak się okazuje są też niemożliwe do rozwiązania i tylko powodują, że ona to przeżywa emocjonalnie, bo jak wiemy, kobiety lubią przeżywać różnego rodzaju emocje, dlatego że tak jest zbudowany między innymi mózg, o czym mówiłem wcześniej. Tyle w tym filmie, ciekaw jestem twojej opinii na temat tego, co mówię. Do dzisiaj, do północy możesz pobrać najnowszy materiał na temat łóżkowych sytuacji z dziewczynami. Mistrz seksu 3.0, 60% taniej do dzisiaj, do północy. Zapraszam, korzystaj tutaj. kurs.uwodzeniewdzień.pl /promocja. Wejdź tutaj, skorzystaj. Mega wartościowa wiedza, która zmieni nastawienie do kobiet, nie tylko twoje, ale też zmieni to, jak podchodzą do ciebie kobiety, bo jak one zobaczą, że ty znasz takie sztuczki, które ja dla ciebie nagrałem w łóżkowych sytuacjach, różnego rodzaju pozycje i to, jak powinieneś postępować z kobietą, to uwierz mi, że kobieta, nawet jak nie masz doświadczenia, będzie cię zupełnie inaczej postrzegać, będziesz dla niej facetem, który jest inny, wyjątkowy od reszty mężczyzn, których poznała i oczywiście to się przełoży na większe zainteresowanie, na to, że dziewczyna zacznie opowiadać o tobie koleżankom, być może wróci do ciebie, jak cię zostawiła. Mega ważna kwestia tej intymności, jeśli chodzi o łóżko, o sprawy seksualne, powinieneś to przestudiować. Do dzisiaj, do północy, 60% taniej ten materiał, zobacz sobie, wejdź. I oczywiście, jak się podobają filmy, możesz napisać też tutaj komentarz, tak jak mówiłem, na temat swojej sprawy, swojej sytuacji. Postaram się nagrać na ten temat odcinek. Dzięki i do północy, ta oferta dzisiaj jest ważna, 60% taniej. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!